to była podgrupa Bogdan, w której ja byłam, która najwięcej ucierpiała i najwięcej była w akcji. Dla takiej dziewczyny 19-letniej to było przeżycie ogromne. Widziałam, w trupiarni leżeli ci nasi powstańcy na ziemi i dużo było takich ciężko rannych, którzy tam zmarli. Waleria z Augustynów-Nabzdykowa całą tą traumę wspomina jednym zdaniem. Byłam sanitariuszką powstańczą. Tak mało, a tak wiele.